Znowu weekend. Wypadałoby gdzieś pojechać. O, jakieś listy są. Pewnie znowu jakieś rachunki. Reklama. Co to jest? Jakiś bank. Pusta koperta, nie wiem, kto mi to wrzuca. A to co? Gotowy na przygodę? Co? Co jest? Co to? Co jest? Dolatuję do Madery, wyspy leżącej na Oceanie Atlantyckim, która oficjalnie jest portugalskim regionem autonomicznym. Ze względu na umiarkowany, ciepły klimat, często nazywana jest wyspą wiecznej wiosny. Zatrzymuję się w największym mieście, Funchal. To doskonała baza wypadowa do wszystkich atrakcji na wyspie. Jesteśmy w drodze po samochód. Dlaczego mówię, że jesteśmy? Bo na śniadaniu przed chwilą spotkałem tego oto pana. Gdzie on jest? Gdzie? Cześć. Tak jest, spotkaliśmy się. No nie powiem, że przypadkowo, bo nie przypadkowo. W Funchal jest z nami jeszcze Holly, ale Holly została w hotelu, bo poczeka po prostu na podwózkę. I my idziemy po samochód. Mam nadzieję, że się bez problemu uda go załatwić. Dojechaliśmy do izby wilków, czyli Camara de Lobos. Dodatkowo rozmnożyliśmy się, jest z nami Holly. Więc ruszamy teraz na lekkie zwiedzanie starówki tutaj i ogiam fajne. W Camarze de Lobos często wypoczywał Winston Churchill. Można przy głównym porcie, przy tym deptaku znaleźć jego taki pomnik związany z tym słynnym zdjęciem, którym malował, oczywiście z cygarem w ustach. Bardzo fajna mała miejscowość z uroczymi domkami, a w tle tarasy z bananami. Dojechaliśmy na Cabo Girao, niedaleko, 5-6 km od Camara de Lobos. Jest to, jak tu napisano, jeden z najwyższych klifów na świecie. Co ważne, bardzo często jest mówione w jakichś niektórych przewodnikach, że jest najwyższy albo drugi najwyższy. Tak naprawdę to jest w Europie, jest kilka więcej, jak na Islandii, kilka więcej klifów. Ale ten się charakteryzuje tym, że chodzi na taką platformę. Z Cabo Girao udajemy się na lunch do miejscowości Ponta do Sol. Próbujemy tam kanapek podawanych w tradycyjnym podpłomyku Bolo do Caco. Stąd też ruszamy przywitać się z maderskimi lewadami.
zaczynamy trasę na Lewadę Moino. Taką petarkę zrobimy, będziemy wracać lewadą Nowa. Lewady. Skąd w ogóle nazwa? Czy co to są w ogóle lewady? Lewady są to takie wąskie kanaliki, kanały. Miały one na celu przeprowadzać wodę z bardziej nawodnionej i mokrej północy Madery na południe. Na południe, jak widać, słońce piękne, wszystko jest suche, a na północy zbierają się chmury, dużo więcej pada deszcz, więc postanowiono przeprowadzać tę wodę. I na Maderze w tym momencie jest ponad 2100 kilometrów takich lewat. Płynie nim czasami wolno, czasami szybciej ta woda, ale nawadnia głównie takie właśnie małe pola. Wzdłuż tych kanalików, tych lewat, stworzono takie szlaki dla obsługi lewat, bo jak miałyby coś się zapchać, albo gdzieś ta woda miałaby problemy z przepłynięciem, obsługa tych lewat, lewadziarzy odblokowywała. W tym momencie te szlaki służą oczywiście szlakom turystycznym, szlakom pieszym. Po trekkingu jedziemy do Maddalena do Mar, aby przejść się bananowym szlakiem. Wracamy do Funchal na kolację. Lokal Abika serwuje tradycyjne maderskie potrawy, w tym espadę con banana, czyli rybę pałasz z lokalnymi bananami. Zaczynamy drugi dzień naszej przygody. Gdzie? Na Maderze. O, na Maderze. Dzisiaj wschodnie wybrzeża robimy i część północnego, więc będziemy na półwyspie São Lourenço i tam na górze w miasteczkach. Jakieś lewady też pewnie będą, bo dzień bez lewad to dzień stracony. A więc zapraszam. Dojechaliśmy do punktu widokowego pod Jezusem z maderyjskim, który przypomina oczywiście naszego Świebodzińskiego i tego mnie znanego z Rio de Janeiro. Właściwie to ten Jezus jest 4 lata starszy od tego z Brazylii. Tutaj patrzy na morze sobie. Wyjechaliśmy na półwysep São Lourenço i wybieramy się w trekking mniej więcej 3-kilometrowy. Nie, chyba więcej niż 3-kilometrowy. 3 godziny. Sporo osób jest. Niedziela, więc też pewnie dużo lokalnych turystów się wybiera. Półwysep jest najbardziej taki wysunięty na wschód. Madery. Nie ma w ogóle drzew, nie będzie cienia. No ale widoki powinny być zacne. Kapuczyno. Ty jak na ja na winnie, żeby odpocząć. Koral.
Puerto da Cruz. Dojechaliśmy tutaj na jakiś mały lunchek, szukamy właśnie jakiejś knajpki. Trochę zmęczeni po tym naszym trekkingu na półwyspie São Lourenço. Pierwsza knajpka, która dosyć miała fajne recenzje, jak Pipa, obłożona maksymalnie, więc szukamy nowego miejsca. A tu nawet całkiem nieźle nad całym morzem. Zobaczymy, czy się uda usiąść. Po zjedzeniu espetady ruszamy na punkt widokowy Miradouro Guindaste, skąd podziwiamy widok na Atlantyk i północne wybrzeże wyspy. Na wieczór wracamy do Funchal. Omijamy muzeum najbardziej znanego Madeirejczyka i szukamy w centrum knajpki na kolację. Trzeci dzień naszego pobytu rozpoczynamy w ogrodzie tropikalnym Monte Palace, znajdującego się tuż nad Funchal. Do ogrodu można dostać się kolejką lub, tak jak my, samochodem. Przyjemny spacer wśród tysięcy gatunków roślin, w tym przepięknych strelicji, pozwala nam naładować baterię na resztę dnia. Takie lekkie wzniesienie, 1,5 kilometra marszu. Dojechaliśmy teraz do tego, do mojego trekkingu Levada dos Balcões. Taka lewada idąca wzdłuż lasu i mamy zamiar dojść do punktu widokowego. Zobaczymy, czy będzie coś widać, bo często po prostu jest to w chmurach. Dochodzimy do punktu kulminacyjnego. Jesteśmy w mieście Santana, dojechaliśmy. Świeci ładnie słoneczko. Miasto słynie z takich domków tradycyjnych. Właśnie nie wiem, czy te dachy są z jakiejś słomy albo coś w tym stylu. Są bardzo ładne. W ogóle miasteczko małe, więc zaparkowaliśmy i mamy blisko do tych domków i do nich właśnie idziemy. One są urokliwe. Nieopodal Santany znajduje się bajkowy park Kiemadasz, w którym stoją kryte strzechą leśniczówki. Dojazd do parku jest dosyć wąski i trzeba przygotować się na bardzo bliskie mijanki z innymi autami. W parku początek ma trasa trekkingowa Caldeirão Verde. My jednak z powodu późnej godziny musieliśmy ją odpuścić i zostawiamy ją na inny czas. Na koniec dnia zajeżdżamy do São Vicente, jednak o tej porze miasteczko świeci pustkami. Znane tutaj jaskinie wulkaniczne są zamknięte dla zwiedzających. Dziękuję, że zostałem dziś na gwizdę.
śpi. Rozpoczynamy wędrówkę na Pico de Areiro. Dzisiaj w planach trekking do drugiego Pico, Ruivo. Nie wiem, czy tak się wymawia, ale nie będę wymawiał tak, jak mi się wydaje, że się wymawia. Około chyba 3,5 godzin w jedną stronę, trzeba wrócić do samochodu później. Pico de Areiro, trzeci najwyższy szczyt na Maderze. Przy samym szczycie jest parking, ale jest oznaczony jako maksymalnie do godziny. My stanęliśmy 800 metrów niżej, więc nawet trzeba po taki szlak w górę przemierzyć, żeby dostać się na szczyt, gdzie jest radar. Szlak z Pico de Areiro na Pico Ruvio. Jest to dawny szlak, który wykorzystywali tragarze i przechodzili między jednym szczytem a drugim, czyli teraz jest turystyczne. Od Pico Areiro schodzi się 300 metrów w dół, później żeby wejść na Pico Ruivo 400 metrów w górę, więc lepiej wracać, ale i tak to jest, tak się idzie. Będą ciężkie, są drabinki po drodze, są tunele po drodze, ale pod Pico Ruivo znajduje się takie małe, takie schronisko, można powiedzieć. Można kupić tam coś zjeść, coś do picia i napełnić za darmo wodę. Pico Ruivo, najwyższy szczyt Madery, 1862. Bardzo ciężko się wchodziło. Umierałem, ale mniej więcej właśnie 4 godziny. W ogóle, że trzeba wracać tą samą ścieżką do samochodu. Ale pięknie wygląda w chmurach. Jesteśmy. W ciężkim trekkingu następny dzień planujemy dosyć lajtowy. Samochodowy rajd po płaskowyżu, lewady i punkty widokowe. Dzisiejszy dzień rozpoczynamy od trekkingu małego wzdłuż lewady Alecrim, które ma start na płaskowyżu. Płaskowyż z Pol de Serra. Ze 2 godziny, 3 km w takim, nie wiem, lesie będzie. Będzie jakieś wodospady gdzieś po drodze. Bo olaliśmy tą lewadę 25 wodospadów dla tej lewady.
Dojeżdżamy na punkt widokowy Boa Morte, czyli Dobra Śmierć. Samochód zostawiamy przy małym kościółku na końcu miasteczka i krętą ścieżką dochodzimy do końca wyspy. Koniec dnia dojechaliśmy na bardziej wysunięty punkt na Maderze, na zachód. I dojechaliśmy tu na zachód, licząc na dobre widoki pod latarnią. Nie jest najgorzej. Jak to nie tu? Jak to nie tu? Jesteśmy w Seychal chyba się czyta. Ostatni dzień z samochodem, więc musimy wszystkie punkty z wyspy, których nie zrobiliśmy, ogarnąć dzisiaj, czyli północny zachód. Więc ruszamy w dzisiejszą przygodę z... Ta skałka, co tam widzieliście? Nowymi ludźmi. Julek i Ada dojechali. W Seychal odwiedzamy czarną plażę z widokiem na klify oraz położony tuż obok wodospad Veda Nueva, czyli welon Panny Młodej. Porto Moniz nazywane jest krainą naturalnych basenów. Największą atrakcją są baseny tuż nad oceanem. Wstęp do nich jest jednak płatny. My wybieramy budżetową, darmową wersję oddaloną kilkaset metrów od tych oficjalnych. Woda była, powiedzmy, orzeźwiająca. Drugie nasze podejście do cable cara najwyższego w Europie. Będziemy za chwilę zjeżdżać i z takimi widokami właśnie. Tak właśnie będziemy. Na dole kolejki mamy małe takie, no nie wiem, miasteczko. Wieś. Tak naprawdę rolnicy mieszkają, uprawiają pola i ten. Ta kolejka właśnie jest po to, żeby oni mogli zjeżdżać do tych kul. Co ważne, ostatnia kolejka bierze o 18 i później jest wyłączana, więc jeżeli ktoś nie zdąży, to 18, po 18 musi chodzić z buta na górę. A jak jest na dole? Podobno trzeba mieć ogromnego pecha, żeby po przejeździe do lasu Fanal nie spotkać mgły. Miałem podwójnego pecha, bo dzisiaj rano nie było mgły. Po południu mocno i znowu nie mamy. Więc przynajmniej popatrzymy sobie na las. Bajeczny las. W takiej właśnie okazałości. A ich oczom ukazał się las.
Fanal to najstarszy las wawrzynowy na Maderze. Takie lasy porastały południową Europę ponad 15 milionów lat temu i nazywane są lasami pierwotnymi. Na Maderze stanowią one około 16% powierzchni wyspy. Będziemy zwiedzać miasto. Mamy na to calutki dzień. Ostatni na Maderze. Jednym z ciekawszych miejsc jest targ Mercado dos Labradores, gdzie kupić można owoce, warzywa i kwiaty. Na jego tyłach znajduje się również targ rybny. Funchal warto przejść się uliczkami zony Vella, czyli najstarszej dzielnicy miasta. Wąskie uliczki ozdobione są różnokolorowymi drzwiami i licznymi knajpkami. Natomiast w dzielnicy Se spacerujemy wśród placów XIX-wiecznego ratusza, katedr i rzucających cień drzew. Powoli żegnamy się z Maderą. 7 dni napakowaliśmy atrakcjami, ale z pewnością zostawiliśmy jeszcze otwartą furtkę, aby móc kiedyś wrócić. Zjadamy jeszcze ostatnią pożegnalną kolację i kończymy naszą przygodę. Do zobaczenia w następnych odcinkach Brody w podróży.